Witam wszystkich, Tomek z tej strony, z traktorem. Dzisiaj jesteśmy z Arbosikiem, ale jeszcze w takim miejscu nie byłem nigdy. Oczywiście z traktorem. Nie do wiary. Pod Kołobrzegiem Pomerania. Chyba tu zostanę na weekend. Dzisiaj piątek, będzie paść. Co nie tak? Szefie! Słucham. Ja zamknę najpierw bramę, będzie ładnie widać Pomeranie na tą plandekę, jak będziesz wjeżdżał. Okej. I ci otworzę zaraz. Jak mi machniesz ręką, to ja ci otworzę. Dobrze. Dobra? I tam, jak jest to wejście na halę, ta druga brama na środku, to tak tam na tej wysokości, bo wtedy sobie ładnie, jak się obejrzysz, ten park nakręcisz. Dobrze. Nie? Zajebiście tu jest. Sam szef. Nie do wiary. Chcesz mi pomóc, szef? Nic. Nic? Nie wiem, chcesz pomóc, nie przeszkadzaj. A czy jakbym mógł tu zostać na weekend? Mógłbym tu zostać na weekend? Jeszcze traktora w takie miejsce nie zawoziłem nigdy. Pan rozładuje, to panu pokażę, będzie pan do środka i zobaczy pan, z wnuczką warto przyjechać te 100 km nawet z tych rowów. Jak dostanę jakiś ten, no, karnet. A tak chyba na okolice to nic takiego konkretnego nie ma, nie? Będzie zwalał kosiarkę. No właśnie. Właśnie. Nikt tego nie przewidział. No. No może ja bym tego ten. Tej kosiarki i ten. Tu się ją poczepia z tej strony, nie? Ten bąk jest lżejszy, nie? A co pan ma ciekawego? Nie, no to byśmy to chłopaku zawołali tego bąka, byśmy ściągnęli ręcznie. Tak. A to byśmy podczepili tam. Kosiarkę, no? Nie wiem, jak będzie zjeżdżał. Tylko że jak będę właśnie zjeżdżał, czy po jazdach ona się... Aha. Tylko to nie jest takie ciężkie, jak tu ze czterech przyszło, Marcin, to... No do Krzycha zadzwonię. No. 310 kilo. No bo jak chcę, to ma litówkę. Nie, podjedziemy rynówką tu obok i się od razu przeciągnie na pakę. O. Nie? Bo tego nikt nie przewidział, a ja non stop do pełna. Nie ma innej opcji. No ale to się nie ma co dziwić. No bo każdy no życie. W teren jedzie pan, nie? No to już tak wjechać na pusto, to... No nie ma takiej opcji. No. A najbardziej to ciekawi, te niebieskie. Te dmuchańce. Hopsanki. Tam na dole mamy jeszcze te kanały, jak pan widział. Rowerkami wodnymi można pływać,
A tu cała hala jest plac zabaw. Małki gaj taki. Jak pan zwali, to niech się pan przejdzie. Biletu nie ma. Proszę? Biletu nie ma. To nie ma problemu. I tak jest, jak chce pan pomóc. Specjalnie go odłożyłem, bo będę go potrzebował. Aha. Ale super, wjechali nawet te, nawet na opony na paskowe. Tak przychodzą z fabryki. Super. Jak tu się wchwycić za to? Za co tu? Tu tak? Mogę za to? Ja myślę! Jest bok? Mam. Wszystko. Coś ja jeszcze zabieramy? Ja bym... Może tę paletę zaraz weźmiemy, nie? Odpalaj go. Odpali. Odpali? Tego nie wiem. Jeszcze się nie zdarzyło. Teoretycznie moja rola dobiegła końca. A ile mało dźwigu na tych dźwigach? Tyle co podniesie. A tu jest pod ten, dobra. Znając życie, nikt nie będzie najpierw ważył, a potem na widły kładł. Tak, jak będzie u do H, tak? Nie. Przed tył. Tak. Ręczny. I wtedy... Teraz pojedzie do tyłu. Tam jest... Na razie wszystko podłączone. Do przodu, tak? A do przodu znowu stryk, stryk do przodu. Przy odpalaniu musi być szczęgło, musi być ręcznie naciągnięty, bo nie odpal. Tam będzie miał biegi, a tam ma skrzynię szybko, wolno, nie? Żółw czy zając, jak to woli. Też zostaje, tak. Tu w środku błyszcze są, zaczep i balast, nie? Tu mam 33 hektary. To przynajmniej 3 będą musiały latać. Więcej kupiłem, bo tam do siana, do tego, bo tu mamy jelenie. Kupę zwierzoków takich. Czyli żeby wszystko zobaczyć, to tydzień trzeba tu posiedzieć? No, tydzień nie, ale taki dobry półtora dnia. Aha. Teraz to zależy, ile to chce być na basenie, czy gdzieś tam.